Dzisiaj przedstawię Wam moją listę top 10 animatroników z serii FNAF. Chociaż nie wszystkie postaci na tej liście są animatronikami, ale postanowiłem, że jednak je tu umieszczę. Miejsce 10. Enard. Koncept animatroników, które łączą się w jednego animatronika, a następnie ukrywają się w ludzkim ciele, jest całkiem fajny i mroczny. Miejsce 9. Foxy i jego warianty. No come on, chyba każdy lubi Foxy'ego. Niektórzy nawet za bardzo. Sam Foxy ma jeden z najbardziej pasujących głosów w całej serii, aczkolwiek warianty Foxy'ego, takie jak Withered Foxy, Mangle, Phantom Foxy, Grim, Rockstar, Funtime Foxy i Nightmare Foxy, nie, również są fajne i dlatego uwzględniłem je wszystkie na jednym miejscu. Miejsce 8. Nightmare Fredbear. No spójrzcie tylko na niego. Tyle detali, tyle dziur, tyle zębów i jeszcze więcej zębów. To, że w jego nazwie jest koszmar, to nie przypadek. Miejsce 7. Nightmarione. Design jest prosty, ale jednocześnie świetny. No i ogólnie, co mogę więcej powiedzieć, bardzo fajna postać. Chociaż ma małą rolę w fabule, ale to nie jest lista postaci, które są ważne dla fabuły, tylko po prostu lista fajnych postaci. Miejsce 6. Scrap Baby. Już pomijam ten kozacki design, ale jest to pierwszy animatronik, który pokazał, że ofiary przejmują osobowość animatroników, w których się znajdują. Ich umysły poniekąd się łączą. Baby już pokazała, że animatroniki przejmują kolor oczu ofiary, ale teraz Scrap Baby pokazuje, że Elizabeth już nie jest sobą. Niby chce zaimponować ojcu, ale już nie jest osobą, którą kiedyś była. Teraz jest po prostu psychopatycznym klaunem. I to jest super! Miejsce 5. Sunrise i Moondrop. Znaczy, ich oficjalna nazwa to Sun i Moon, ewentualnie Daycare Attendant, a Sunny Drop i Moon Drop to nazwy cukierków, ale co poradzę, już takie nazwy się przyjęły w fandomie. Miłe słoneczko, które opiekuje się dziećmi, zmieniające się w morderczy księżyc, kiedy zgasi się światło. Im gorszy pomysł, tym lepiej. Fazbear Entertainment. Jest to bardzo unikalna postać, tylko zastanawia mnie, skąd tak nagle pojawia się jego czapka. Tajemnica czapki Moondropa jest prawie tak poważna jak tajemnica niesymetrycznego wąsika sąsiada. Miejsce 4. Golden Freddy. Cóż mogę rzec, fabularnie bardzo ważna postać i o ile we FNAF 1 jest to po prostu przekolorowany Freddy, to we FNAF 2 ma on unikalny zestaw zniszczeń i nie posiada endoszkieletu, przynajmniej częściowo. Posiada paranormalne zdolności, dawał o sobie znać Mike'owi przy użyciu książki i prawdopodobnie nawiedzał go w koszmarach. Miejsce 3. Marionetka. Pierwsza ofiara. Ona dała drugie życie duszom innych dzieci. Od niej wszystko się zaczęło i na niej wszystko się skończyło. Tak jakby. Leftiego, w którym potem znajduje się marionetka, jakby ktoś nie wiedział, też lubię. Fajny jest. Miejsce 2. Berentrap. Tak, William Afton, który powraca po raz... chwila. Najpierw zginął w sprężnowym kostiumie i powrócił, potem został spalony i powrócił, potem został spalony jeszcze raz, potem prawdopodobnie był torturowany w czymś w rodzaju więzienia, piekła i powrócił, potem został przetransportowany do gry VR, niby miał zostać usunięty, ale Vanni gdzieś tam go schowała, no i teraz znowu powrócił. Czekajcie, o czym ja mówiłem? A no tak, co prawda Berentrap w grze odgrywa dość małą rolę, szczególnie, że miał być głównym bossem zaraz koło Vanni. No i również nie do końca wiemy, co on tu w ogóle robi, w sensie obstawiam, że Vanessa przemyciła jego cyfrową duszę na jakimś pendrive'ie czy coś, ale jakim cudem jest w swoim starym ciele, skoro ono spłonęło? I jaka jest jego motywacja? Obstawiam, że chce przejąć ciało Grzesia, żeby dalej zabijać pod postacią niewinnego dziecka. Dobra, może nie niewinnego, ale to tylko moje domysły. To nigdy nie jest oficjalnie wyjaśnione. Zakończenie, w którym się pojawia, pozostawia wiele do życzenia, ale musiałem go tu dać, ponieważ... ten design. Ten design. No i ten jego nowy głos. When I first found you, you were nothing. You were small. Pathetic. Swoją drogą lubię to, że Steelwool naprawia błędy przeszłości serii FNAF, no bo Sister Location miało być epicką grą z free roamem i świetnymi animatronikami, a było co najwyżej średnie. Security Breach jest tym, czym Sister Location powinno być. Scrap Trap wyglądał kijowo, a Burn Trap wygląda świetnie.
Bern Trap automatycznie wskakuje na pierwsze miejsce w moim rankingu wszystkich wersji Spring Trapa, mimo iż powinno go być w grze trochę więcej. No i miejsce pierwsze, Wiatrak. Nasz wierny towarzysz, który oczywiście żartuje. Miejsce pierwsze, Glamrock Freddy. O, biegnie, dżentelmen. Freddy wyewoluował od bycia głównym antagonistą serii, aż do bycia protagonistą i nawet powiedziałbym bohaterem. Fajnie, że Freddy w końcu odgrywa główną rolę w grze, która jest nazwana jego imieniem. Glamrock Freddy ma osobowość, okazuje emocje, jego design jest świetny, głos też, Kellen Goff to jest po prostu mistrz, jeśli chodzi o voice acting. Glamrock Freddy'ego można nawet upgrade'ować i wejść do środka. W pewnym sensie możemy grać jako Freddy. Szczerze myślałem, że Roxy albo Monty będą moimi ulubieńcami, no ale jednak Freddy wygrywa wszystko. Co nie zmienia faktu, że inne Glamrocki też są epickie. Z mojej strony to na tyle. I jeszcze mam dla was na koniec taką jedną bardzo ważną wiadomość. Otóż chciałem wam powiedzieć, że...